Siemanko wszystkim na moim kanale i w dzisiejszym odcinku już coraz bliżej do Sylwestra, więc wybaczcie, że tak będę kasał, bo dopiero co zrobiłem, jestem po chorobie, tak, ale dobra, ja już wam nie przedłużam, więc do Sylwestra został tak gdzieś 100 parę dni, 100 dni gdzieś tak o zostało, więc w dzisiejszym odcinku pokażę wam mój staw sylwestrowy, nie, przygotowania się do Sylwestra, jak ja się przygotowałem się do Sylwestra. Oczywiście to, co ja wam za chwilę pokażę, to jest prawie połowa tego, bo na pewno będę chciał jeszcze coś dokupić na Sylwestra, więc no, to dopiero co będzie początek, więc od czego tu zaczniemy? Na przykład zaczniemy odrobić nieco od pewnych, nie? Na pierwszym ognie to mamy taki karabinek. Stu strzałowy. No. No, bateria błyskowa klasa F2. No. Nek 5 gram. No, takie fajnie. Później może wam to tak z kamerą sobie pokażę. Mamy też wyrzutnie Monaco 15 strzałów od komenty CE. No. Tak wygląda. No. Taka wyrzutnia. Sporo tego. Na chwilę obecną mam tylko dwie wyrzutnie. To jest druga wyrzutnia, jakiś ski booster. Te 15 strzałów to jest jakaś, no, etykieta przyklejona. Tu mamy efekt czerwony i zielony migiosto z gwiazdki saskującą czysty deszcz. Powiem wam, oglądam filmik tej wyrzutni, to więc te fajne taki deszcz, jak tu tutaj pisał, to jest fajne efekty tutaj są, tutaj więc kupiam. No i ta wyrzutnia jest trochę większa od tej. W listopada, albo tak pod koniec listopada, w grudniu gdzieś wam nagram taki vlog, jak bezpiecznie też odpalać pirotechnikę, żeby wam krzywda się nie stała dla tych, co odpalają pirotechnikę. Ja oczywiście zbieram pirotechnikę od wakacji za swoje pieniądze, też trochę zarobiłem i też miałem trochę skisunkowego, więc no, to co jest moje, to więcej na to wydaje. I taki zestaw sylwestrowy. Się nazywa Big Party. No, Big Party to czyli duża zabawa. Big to duża, party to chyba zabawa, więc duża zabawa. Tu mamy fajnie z tyłu opisane i relacje, co i jak, instrukcja, czyli krótko mówiąc, bla bla. Ale pamiętajcie, że też warto przeczytać instrukcję. A tu mam takie luźne pertarki. O. No. Osa, taki bączek. Kolejny bączek. Zuki, a to tak naprawdę to chyba jest petarda. Kuleczka dymna. Pszczółka i tam na dole pikulaki, więc no, także takie petardki luzem to ja testowałem i
na wakacjach robiłem huczne pożegnanie w wakacje, więc tyle. Mam też opakowanie kuleczki dymne. Powiem wam, kuleczki dymne bardzo, bardzo fajne do zabaw mieć. Polecam te, co mają 18 lat. Oczywiście. Mamy też dyma, smoke, żeby nie było. Smoke, dym. Odpaliłem takie dwa smoki biało-czerwone na rocznicę 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i uwierzcie, że mi cały malutki plac zabaw zadymiło. Jak mogliście widzieć na filmie, kto oglądał, oczywiście. A jak jesteśmy przy dymach, no to też zakupiłem takiego dyma od Pyromaxa PXM30. No, folii to jest bardzo fajne. Salony Pirat 10 petard. I powiem, że te petardy są mocniejsze od Pikulaka. Kosztuje chyba o 2 zł więcej, bo paczka Pikulaków kosztuje 3 zł, a te paczki 10 petard Salony Pirat kosztuje 5 zł. Ale na pewno głośniejsze od Pikulaków, ale czy mocniejsze to nie wiem. Może czuć. Mamy też. Tu ty piszą pasy. Lecy efekty, czyli latające efekty. A po opakowaniu można się domyślić, że to są po prostu pszczółki. Bardzo fajne, uwielbiam takie pirobariery. No i są moje ukochane żabki. Taka żabka i tak to wygląda. No. Jakby ktoś pytał, to tego sniurka się nie odwiązuje. Tam kiedyś najpierw rzecz było, że te sniurki nie byś trzeba się rozwiązać. A tak naprawdę podpalacie rąci już straci i oni tak albo raz skakają, albo po prostu tak strzelają. No. No, także do zabawy takie. Panie. Więc na Sylwestra będzie zabawa. Oj tak. Cała Sosana pokazuje, jak tu baluje. Król złotym płaci. Oczywiście też mam trochę mocniejsze petardy. Póki co jedna paczka. Andra Reliny. Dycha za opakowanie za 12 petard. Macie kod QR, możecie zeskanować i chyba skieruj wam na stronę bezpieczne Sinańskie, czy coś takiego, ja nie znam. Petarda oczywiście, no trochę brudząca jest, ale taka fajna. O, petarda. To petarda to próbowałem termos wysadzić, no oczywiście termos wygrał niż petarda. Później wam może jeszcze tak z bliska pokażę. Mamy kolejną paczkę z Salony Pirat. To tu. Mamy rzutki, tu już powiem, że CL i NWP. Właśnie pamiętam, bo jak ja kupowałem rzutki, to byli z NWP, czyli stare zuki, a tu CR, to patrzę. Może łap oskus. Że wam tu pokażę. Tu macie CR, a tu NWP. O, tu jest NWP. Ja trochę się znam, to więc aż mi się zdziwiło, że na opakowaniu jest CE i NWP. Mhm. Paczka Pikulaków. Zestaw motyli.
No. Tak to wygląda. No i Magic Hot Banking. Czyli 100 królowych sał, czyli 100 rzymskich ogni, czyli jest o takich o. Takie. No. Więc to byłoby na tyle. Ja wam pokażę, tak tutaj fajnie ustawiłem. Więc wam pokażę tak z kamery bliska, żebyście zobaczyliście. No cóż, ja z wami się zegnam, jeśli wam filmik się spodobał, to łapa w górę, pamiętacie. I subskrypcja, kto jest mnie nie zasubskrybował. No i komentarz, także cóż. Trzymajcie się ciepło. Na razie.